blisko kościół szatana. Było to połączenie religii z dochodowym interesem. Szukający rozgłosu LaVey stał się bohaterem sensacyjnych artykułów. Wierzymy w zachłanność, w egoizm i wszelkie lubieżne myśli, które są czymś narcystycznego Boga. Choć Jakub się bał, to walka sprawiała mu satysfakcję. Jedną z przesłuchiwanych czarownic spytano jego władzę. Według niego demony męskie, inkuby, ukazują się w nocy kobietom, by je uwodzić. Augustyna jeszcze bardziej martwiło to, że świątobliwych mężczyzn nawiedzają demony żeńskie, sukuby, również nakłaniające do grzechu. Gdy dłużyły się noce, w sfrustrowanych umysłach zaczęły się pojawiać rozmaite wizje erotyczne, które trzeba było jakoś odpędzić. Jak to się mogło pojawić w moim pobożnym umyśle? To nie ja, to jakieś stworzenie, coś diabelskiego. W średniowieczu, po 1000 lat chrześcijańskiego nauczania, Kościół przekonał wyznawców, że diabeł i demony istnieją, że szatan jest potężnym wrogiem. Sęk w tym, że niektórzy chrześcijanie rozwijają tę koncepcję bardziej, niż by tego chcieli biskupi. Według niektórych odłamów chrześcijaństwa stwórcą świata był nie tylko szatan, ile mniej potężny zły Bóg. Dla tych osób wszystko, co miało związek z materią, z ludzkim ciałem, było negatywne. Pojawiło się coś, co nazywamy gnostycyzmem. Gnostycy byli przekonani o istnieniu dobrego i złego Boga. Dobry Bóg stworzył to, co duchowe. Bóg zły, to, co namacalne. Wszystko, co można było zobaczyć, dotknąć, bądź poczuć zmysłami, pochodziło od złego Boga. Katarzy z południowej Francji z entuzjazmem przyjęli gnostyczną koncepcję dobra i zła. Według nich wszystkie rzeczy ziemskie są złe i należą do diabła. Dla bogatego i potężnego już wtedy kościoła było to niewygodne, a nawet niebezpieczne nauczanie. Zwykli ludzie kochali ich i podziwiali, nazywając dobrymi ludźmi, ponieważ Katarzy byli uzdrowicielami. Czynili dobro, karmili głodnych i leczyli chorych, lecz odstręczali ludzi od zawierania małżeństw i płodzenia dzieci, argumentując, że nowonarodzeni będą żyli w złym świecie materialnym. Wszyscy powinniśmy się skupiać na duchowości. Jeśli byłeś katarem, musiałeś mieć konflikty z szatanem. Kwestionowanie Kościoła było równoznaczne z kwestionowaniem Boga. Papież Innocenty III ogłosił krucjatę przeciwko katarom. Nie zdołał ich nawrócić na chrześcijaństwo, musiał ich więc pozabijać. Krucjata przeciwko katarom, zorganizowana w 1209 roku, przerodziła się w 45-letnią wojnę. Co najmniej 100 tysięcy osób zginęło, gdyż uznawało pogląd, że szatan jest potężniejszy, niż przyznawał to Kościół. A pana siostra, bliźniaczka w końcu, z którą chodził pan razem na religię? Krucjatę przeciwko katarom wymierzono w chrześcijan, lecz przez dwa wieki krucjaty były głównie narzędziem walki z islamem o władzę nad Bliskim Wschodem. W średniowiecznej Europie islam uznawano za herezję, dzieło szatana. Również muzułmanie szybko podchwycili myśl, że ich wrogowie są sprzymierzeńcami złego. Koran każe muzułmanom walczyć z poganami, gdyż są oni przyjaciółmi szatana. Obie strony, spadkobiercy starożytnych wierzeń perskich, dzielili świat na dobry i zły,
co miało usprawiedliwiać wojny i podboje. Więc to trochę poszło na dalszy plan, no i też, że zmieniamy się stracą, bo jak są... Spuścizna krucjat była złowieszcza. W trakcie tej kampanii papież Grzegorz IX powołał inkwizycję. Odpowiadał za nią zakon dominikanów. Wyszukiwali oni heretyków i przekazywali ich lokalnym książętom, którzy wymierzali im kary. Inkwizycja wzbudzała przerażenie. Straszyła ludzi ogniem piekielnym, lecz przede wszystkim sama była straszna. Mieli prawo aresztować ludzi, nie mówiąc im, kto ich oskarżył, ani o co. Oskarżeni byli winni, póki ich nie uniewinniono. Pozostawali uwięzieni tak długo, jak chciały tego władze. Każdego, kto kwestionował działania inkwizycji, podejrzewano o konszachty z diabłem. Walcząc z szatanem i siłami zła, średniowieczni władcy wierzyli, że jak w każdej wojnie liczy się wywiad. Dotychczas Kościół nie pozwalał torturować chrześcijan, choć dopuszczał tortury Żydów i muzułmanów. W maju 1252 roku papież Innocenty IV zezwolił brać na męki chrześcijan podejrzanych o herezję, dopóki nie przyznają, że pracują dla szatana i nie doniosą na swoich wspólników. Gdy sługę szatana, można było zrobić z tym człowiekiem wszystko. Usprawiedliwiano to działaniem w imię dobra. Gdy kogoś oskarżono o herezję, nie mógł się już oczyścić. Bez względu na to, co mówił, jako heretyk był sprzymierzony z szatanem, a więc zapewne kłamał. Kaci nie mieli jednak swobody działania. Obowiązywały ich surowe zasady. Teoretycznie, według papieża Innocentego IV, tortury należało stosować z umiarem, nie dopuszczając do krwawienia ani do trwałych uszkodzeń ciała. W praktyce nie zawsze stosowano się do tych zaleceń. Pojawiło się też coś, co psycholodzy nazwaliby procesem racjonalizacji. Oprawcy mówili człowiekowi: chcemy ocalić twoją nieśmiertelną duszę i ocalić cię przed piekłem, gdy w rzeczywistości mieli po prostu ochotę zagarnąć jego gospodarstwo. Tak, poczucie bezpieczeństwa, tak, byliśmy bardzo ochronieni. W całej Europie nowa władza, wymierzona jakoby w szatana, służyła do przejmowania majątku i do walki z przeciwnikami. W 1307 roku król Francji, Filip Piękny, oskarżył o czary przywódców templariuszy, bogatego zakonu krzyżowców. Filip zarzucił im, że oddają cześć pogańskiemu bożkowi Bafometowi, postaci diabelskiej. Templariusze prowadzili na Bliskim Wschodzie negocjacje z muzułmanami, więc niektórzy Europejczycy uznali, że są z nimi w zmowie. Powszechnie sądzono, że muzułmanie uprawiają czary, więc templariusze też mogli to robić. Zaatakowano ich i niemal zlikwidowano w piątek 13 października 1307 roku. Filip Piękny wydał rozkaz uderzenia na wszystkie bastiony templariuszy jednocześnie. Od chwili pogromu templariuszy piątek 13 uchodzi za dzień pechowy, związany z siłami zła. W 1320 roku zaczęła się kolejna faza wojny z szatanem. Papież Jan XXII nakazał inkwizytorom walczyć z czarami, magią i wszelką nekromancją. Zarazem obawiano się, że pozbawieni skrupułów księża, którzy potrafili odprawiać egzorcyzmy, mogą ich użyć do konszachtów z siłą nieczystą. Łacińskie formułki i rytuały pomagały zapanować nad demonami.
Gdy posiadło się taką moc, można było rozkazać demonowi, by pozmywał naczynia, albo zaciągnął do mego łóżka piękną kobietę. Czarna magia zajmowała się wykorzystywaniem egzorcyzmu do sterowania zachowaniem demonów. Demon mógł nawet uczynić człowieka bogatym. Europę ogarnął strach przed nekromantami i czarownicami, którzy zawarli pakty z szatanem. Jeden z pierwszych procesów odbył się w irlandzkim Kilkenny. W 1324 roku, wskutek sporu o spadek, jedną z najbogatszych kobiet w mieście, damę Alice Cattler, oskarżono o uprawianie czarów i kontakty z demonicznym kochankiem Robinem. Alice Cattler, właścicielka ziemska, miała kilku mężów. Jej pasierbowie oskarżyli ją o to, że otruła poprzednich mężów, aby zdobyć ziemię. Oczywiście zabijała ich, stosując czary. Alice zdołała jednak uciec do Anglii. Jej służącą Petronelę torturowano i spalono na stosie. Kampania przeciwko nekromantom, czarownikom i czarownicom trwała 300 lat i kosztowała życie od 60 do 300 tysięcy osób. Głównie kobiet. Uważano, że kobiety łatwiej ulegają szatanowi i są bardziej skłonne do grzechu oraz mniej inteligentne niż mężczyźni. Twierdzono, że kobiety są bliższe zwierzętom, a w związku z tym bardziej podatne na pokusy i rozkosz cielesną. Gdy straszni inkwizytorzy aresztowali i przesłuchiwali ludzi, wiele osób duchownych i świeckich obawiało się, że jest to działanie po omacku. Być może czarownic było jeszcze więcej. Jak jednak wyodrębnić pomocników szatana? Potrzebny był standardowy test. Walka z armią japońską na tych kilku ostatnich. W 1486 roku dwóch niemieckich dominikanów opublikowało książkę dla inkwizytorów zatytułowaną Maleus Maleficarum, młot na czarownicę. Autorzy twierdzą, że herezją jest nie tylko czarostwo, ale i niewiara w czarownicę. Piekła rodem z obrazu Hieronima Boscha. Maleus Maleficarum to instruktaż, jak się pozbyć demonów, które opanowały ludzką duszę. Książka to opisuje, kim są i co robią czarownice. Maleus Maleficarum zawiera wszystko, co inkwizytor powinien wiedzieć. Czarownice mają na ciele piętno szatana, znamie przyrodzone lub narośl. Potrafią fruwać po wtarciu w skórę magicznych ziół. Spotykają się podczas sabatów, na których czczą szatana. Celebrują msze, w trakcie których składają diabłu hołd, całując go w zad. Powszechny lęk z jabłem sprawił, że Maleus Maleficarum sprzedano w tak dużym nakładzie. Książka jest wydawana do dziś. Trzydzieści lat po napisaniu Maleus Maleficarum Martin Luther stanął na czele protestanckiej reformacji i podzielił kościół chrześcijański. Obydwa odłamy, protestanci i katolicy, twierdzili, że ci drudzy są sprzymierzeni z szatanem. Obie strony poszukiwały satanistów, kierując się wskazówkami z Maleus Maleficarum. Nie chodziło tylko o ich unicestwienie. Polowanie na czarownice stało się dziedziną nauki. Zrozumienie czarownic i diabła miało pomóc w walce z nimi. Polowania na czarownice przypominały badania naukowe. Gromadzono dane, przesłuchiwano czarownice i pisano książki na ten temat. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. W
Europie, w krajach protestanckich i katolickich, wybuchła histeria związana z szatanem. W Szkocji Jakub VI Stuart, jeden z najlepiej wykształconych królów, uległ temu szaleństwu. Napisał książkę o diable i czarownicach. W swojej demonologii Jakub dowodzi, że wyznające kult szatana czarownice są wszędzie i stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I Chin, który odbył się w Rydze, wzięła w nim udział premier Beata wziął sobie doradców, głównie religijnych, chronili go przed demonami, których się bał i widział je wszędzie. Mowa o eksporcie polskich produktów rolnych, a więcej na ten temat za chwilę w programie. Jakub był przekonany, że bierze udział w wojnie z szatanem i siłami zła. Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla Choć Jakub walczył z diabłem i demonicznymi mocami, to właśnie diabeł pomagał mu utrzymać koronę. Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Król wskazywał bowiem podobiznę szatana i stwierdzał, gdyby nie ja, patrzcie, kto by wami rządził. Sankcje. W opinii szefa rządu podjęte kroki są wystarczające. Sankcje to nic choć Jakub się bał, to walka sprawiała mu satysfakcję. Jedną z przesłuchiwanych czarownic spytano, czemu diabeł napastuje naszego króla? To niezbyt dobra historia, dodał Unia Europejska. A ona podobno odpowiedziała, że szatan tak postępuje, gdyż król Jakub jest jego największym wrogiem na świecie. Ogłosiła embargo na zachodnie produkty spożywcze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka tysięcy Kurdów demonstrowało w Kolonii na zachodzie Niemiec przeciwko działaniom władz Turcji. Demonstracja, choć bardzo żywiołowa, przebiegała bez incydentów. Z Berlina Wojciech Szymański. Na ulicę Kolonii wyszło gdy około Europejczycy kolonizowali osób Nowy Świat, zabrali swego diabła ze sobą. Polityków w Turcji w połowie tygodnia do więzień trafili liderzy pod koniec XVII wieku Purytanie z Anglii wierzyli w potęgę szatana. Byli przekonani, że pod jego wpływem pozostaje każdy, kto nie jest Purytaninem. Szczególnie podatne na ten wpływ miały być kobiety. Behedestały założyli purytańskie szkoły rodzin, które miały być wzorem dla reszty świata przejrzyjskiego. Erdogan faszysta. Zdaniem organizatorów demonstracja przebiegła spokojnie. Cała grupa śmiewała, tańczyła i piła. Wojciech Szymański, przeciwnicy tej rozrywki byli pewni, że to szatan napełnia kieliszki. Kobiety, w tym matki, aktywnie angażują się w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Wiele lokalnych organizacji w ostatnich miesiącach aranżowało spotkania z politykami. Irlandzką kraczkę Mary Glover oskarżono o rzucenie czarów na dzieci jednego z klientów. Jak i demokratów. Dowodem kontraktów z diabłem było kilka szmacianych lalek znalezionych w jej domu. Mary Glover była irlandzką służącą. Mówiła po celtycku. Jednym z dowodów, że nie jest się wiedźmą, było zmówienie modlitw, czyli trudności językowe sprawiły, że ta kobieta nie mogła się pomodlić. Wskutek czego uznano ją za czarowniczkę i powierzono. Nie musisz być matką, by troszczyć się o sprawy, które dotyczą matek i rodzin. Mamy więc w swoich szeregach dziadków, wujków, ludzi bezdzietnych. Trzy lata później, 30 kilometrów dalej, w Salem, w stanie Massachusetts, zeznania dwóch dziewcząt doprowadziły do masowej egzekucji. Przed wyborami organizuje spotkania z lokalnymi politykami i przekonuje ich do rozwiązań korzystnych dla rodzin. Dzieci opętały rzekomo duchy nasłane przez czarownicę. Gdy doszło do zeznań, dzieci udawały opętanie. Wynagrodzenia kobiet czy zdrowej żywności w szkołach. Jak mówi Beth Messersmith, w amerykańskiej polityce kobiet jest zdecydowanie za mało. W Salem aresztowano 150 osób. Najmniej niż 25% publicznych stanowisk jest 19 osób powieszono lub zmiażdżono łazami. 17 innych zmarło w więzieniu. Podejmują przecież najważniejsze decyzje, także te ekonomiczne. Jak na ironię, ławnicy z Salem przeprosili później za swój werdykt, obarczając winą za swoją pomyłkę szatana. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich również deszczu ze śniegiem. Na termometrach w XVIII wieku w Ameryce i w Europie polowania na czarownice dobiegały końca. Zaczął dominować nowy, bardziej naukowy światopogląd. W XVIII wieku nastał modernizm i religia stała się zakazana. Przesądy uznano za średniowieczny przeżytek. W nowoczesnym świecie wierzono tylko w
otwarty wyzysk, a jeśli ktoś chciał praktykować swoją wiarę, musiał to robić prywatnie. Dotychczas rzeczywiście były pewne problemy. Choć skończyły się polowania na czarownice, a wykształceni Amerykanie i Europejczycy kwestionowali nawet istnienie szatana, istniał on w bajkach zwykłych ludzi. Różnił się jednak bardzo od przerażającego diabła pogromców czarownic. Jest istotna, ale przede wszystkim edukacja pacjenta. A w Stanach ostatnie dni kampanii wyborczej. Moja ulubiona bajka opowiada o Dunstonie, bardzo silnym kowalu, do którego przyszedł diabeł z prośbą, by ten wymienił mu potwory. 24 godziny w kraju. Pekin zapowiada ułatwienia dla Polski. Kowal chwycił go za nos rozpalonymi szczypcami i wyrzucił. Z tym diabłem można było zrobić porządek. Chin, który odbył się w Rydze. Wzięła w nim udział premier Diabeł pozbył się częściowo brzydoty i prymitywizmu. Że w czasie szczytu przyjęto odpowiednie niekiedy należał do dekadenckiej arystokracji. Polskich produktów rolnych. Dotychczas rzeczywiście bywał przystojnym, dobrze ubranym dżentelmenem z towarzystwa. Rolnych, wołowiny, wieprzowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskich słyszeliśmy wyraźne deklaracje, że ten proces gnostycki szatan, bariery będą ten diabeł panował to, nad materialnym światem bogactwa, władzy i seksu. W większych ilościach sprzedawać swoje produkty właśnie w Chinach. Mógł dać człowiekowi wszystko w zamian za jego duszę. Utworzeniu w Polsce sekretariatu do spraw morskich koordynującego współpracę 16 państw. Najsłynniejszą z baśni o diabłach jest historia Fausta. Będzie to instytucja, która będzie niewątpliwie przyjęła do aktywizacji działalności obiecał spełnić wszystkie jego życzenia. De facto wyznaczył nowego kanału cele. Komunikacyjnego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami. Wiele nekromantów dąży do tego, by zaciągnąć kobietę do łóżka. Również Faust dostał rozmaite kobiety, łącznie z Heleną Trojańską. Przede wszystkim chodzi tu o rozwój infrastruktury transportowej, głównie kolejnej. Pakt z diabłem kończy się dla Fausta tragicznie. Mefistofeles przybywa po jego duszę i Faust ponosi okrutną śmierć. Diabeł zabiera go do piekła. Z Łotwy, Serbii i Chorwacji spotkała się też z przedstawicielami mniejszości polskiej na Łotwie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali w Sejmie kolejny projekt ustawy dotyczący. Gdy religia straciła władzę, a po epoce papieży i królów nastąpiła doba rewolucji i demokracji, pojawił się nowy diabeł. Mówią o zmianie sposobu wyboru prezesa Trybunału. Ten różnił się jednak od zdradliwego biesa z tradycji chrześcijańskiej. Był postacią tragiczną i samotną. Bohaterem walczącym z autorytetem tyrana, okrutnego i apodyktycznego. Głosów. Zdaniem Arkadiusza Myrchy z Platformy Obywatelskiej PiS wprowadza nieznane wcześniej wartości. Szatan stał się nieustraszonym, urodziwym bądźnikiem. Od roku jesteśmy świadkami prowadzonej przez Prawo i Romantycy nie przedstawiali szatana jako ultra. Wręcz przeciwnie. Szatan był porządnym gościem, który rzuca wyzwanie szefowi. Tylko kolejnym rozdziałem wojennej epopei. Rozdziału, którego symbolami w epoce romantyzmu poeci, zwłaszcza Byron, kreują bohaterów byronicznych, ludzi ponurych, złowieszczych, z mroczną przeszłością. Diabła nikt się już nie boi. Stał się przedmiotem fascynacji. Ocenił, że nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw wnioskom Komisji Weneckiej oraz opozycji. Ma charakter porządkujący. Złożony projekt to bardzo duży krok w kierunku naprawy tego, co popsuto niezgodną z konstytucją ustawą z XX wieku los przestał sprzyjać diabłu. Przyjętej głosami posłów Platformy Obywatelskiej. Ustawa nie obawiano się go, nie podziwiano, lecz drwiono z niego. Marszałka Sejmu, który wskazywał na rozdzielenie materii dotyczącej Trybunału. Pomagał sprzedawać wino, czekoladę i piwo. Statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W społeczeństwie konsumpcyjnym szatan mógł sprawić, że banalny towar stawał się pokusą. Kolejny raz posłowie zajmą się projektem. Wiele się zmieniło z czasów apokaliptycznej wojny dobra ze złem. Głosowane wnioski PO i Nowoczesnej o jego odrzucenie. W XX wieku diabła stojono sobie żarty. Nie był lepszy ani gorszy niż ludzie, z którymi miał do czynienia. Był resort rodziny, pracy i polityki społecznej od 1 stycznia podniesie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Szatan zmalał. Książę Cierności stał się skrzatem i przodnikiem. 8% powiedziała Elżbieta Rafalska.
ale w latach 60. powrócił w chwale inny szatan. Buntownik tak podziwiany przez XIX-wiecznych rewolucjonistów. Dla matki wyniesie 1406 zł, wzrośnie o 106 zł. There was a strong, zrodził się bunt przeciwko wszystkiemu, co utwierdzało struktury władzy politycznej na Zachodzie. Przeciw chrześcijaństwu, kapitalizmowi, podżeganiu do wojny. Pojawiła się kontrkultura. Już ponad 100 tysięcy zgłoszeń zarejestrowano za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Przez internet można szybko powiadomić. W 1966 roku okultysta i artysta Anton LaVey założył w San Francisco Kościół Szatana. Było to połączenie religii z dochodowym interesem. Szukający rozgłosu LaVey stał się bohaterem sensacyjnych artykułów. Oprócz funkcjonariuszy uczestniczyła również młodzież z pas mundurowych. Wierzymy w zachłanność, w egoizm i wszelkie lubieżne myśli, które są czymś naturalnym i motywują człowieka. Bardzo pomocna. Nawet skorzystałem. Co zgłosiłeś? Stwierdził, że nazywa się Anton Szandor LaVey. Jarosław Zieliński mówi, że mapa właśnie temu służy. Z pochodzenia czytany. Nazywał się Howard Stanton LaVey. Urodził się w hrabstwie Cook, Illinois, w 1930 roku. Co weekend organizował w swoim domu wykłady na temat tajemnic nawiedzania. Słuchacze płacili po $2 za wstęp. Jego znajomy, publicysta, stwierdził, że LaVey mógłby założyć kościół i nieźle na tym zarobić. Tak też się stało. Daje szansę innym uczestnikom ruchu na to, żeby nas odpowiednio wcześniej dostrzegli, zareagowali, żeby nie doszło do jednych był manipulatorem, dla drugich świetnym filozofem. Prawda leżała po środku. Jest obowiązkowe od 2 lat. Przychodzili do niego lekarze, prawnicy, studenci, robotnicy i rolnicy. Widzę, jak realizowany jest polski sen o niepodległości. Mówił minister Antoni Macierewicz. Szef MON bierze udział w obchodach Tygodnia Patriotycznego. Mimo, że LaVey wymyślił rozmaite rytuały, głównie na użytek kamer, on ani jego wyznawcy nie wierzyli w rzeczywistego diabła. Macierewicz powiedział, że dziś LaVey podziwiał szatana buntownika. Nie moglibyśmy jednak prowokował establishment. Zafascynował Amerykę. Gdy myślimy o patriotyzmie, myślimy o bardzo wielu jego postaciach. Myślimy o rodzinie, o matce, ojcu, którzy nas wychowywali. W 1967 roku zapoczątkowana przez kościół szatana fascynacja okultyzmem podbiła Hollywood. Rolnictwie, ale nigdy nam nie film wolno Dziecko Rozmarynie, ponura opowieść o wyznawcach diabła na Manhattanie, nieoczekiwanie stał się przebojem kinowym. Nie byłoby państwa polskiego. W tym arcydziele Romana Polańskiego sąsiedzi głównej bohaterki niewoli, świadomie pomagają się przyciemności wychować dziecko, które będzie rządziło światem. Macierewicz podziękował żołnierzom za oddaną i ofiarną służbę. Siła zbrojna w Dziecku Rozmaryny szatan triumfował. Jak powiedziałem, chrześcijańską odpowiedzią na ten obraz był przebojowy tutaj, egzorcysta z 73 roku. O tym, tak jak wszędzie indziej, tym razem siły dobra pod postacią dwóch księży pokonały szatana. Propętał pewną dziewczynkę. Dziękuję wszystkim żołnierzom tutaj służącym. Dawne przekonanie, że kobiety są bardziej podatne na wpływ szatana, ożyło 2 dni po procesie czarownic z Salem. Nie wolno bagatelizować wpływów Hollywoodu, które były najsilniejsze w czasach, gdy powstał Egzorcysta. Ten film przeraził i zmartwił wiele osób, zwłaszcza chrześcijan. Ukazuje bowiem wojnę dobra ze złem, lecz w nowym, osobistym wymiarze. Obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Organizacja przede wszystkim szkoli młodzież do służb mundurowych oraz obrony. Opętanie stało się modne. Liczba osób rzekomo opętanych gwałtownie wzrosła. Jest to jednolity, zwarty. Przeprowadzałem egzorcyzmy na ludziach przekonanych, że opętały ich demony. Chciano ich od tego uwolnić. Strzelanie, sporty różnego typu. Bywa to bardzo gwałtowne i kreują w ekspresji przeżycie. Może być przyczyną poważnej choroby. Wiąże swoją przyszłość ze służbą mundurową. Dziadek w wojsku. Odkrycie Hollywoodu, że można zbyć majątek na opowieściach o opętaniu i kulcie szatana, podsyciło paranoję uśpioną od czasów procesów czarownic. Chciałabym kiedyś służyć w armii. Ja dziś z okazji obchodów ćwierćwiecza w latach 80. pojawiły się artykuły o spisku organizacji satanistycznych. Związek skupia ponad 300 młodych ludzi. Satanistów oskarżano o porwanie i okaleczanie dziesiątków tysięcy dzieci.
A w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Pamięci Narodowej... Zaczęło się od oskarżeń o maltretowanie w trakcie rytuałów satanistycznych. Sataniści rzekomo porywali i okaleczali dorosłe oraz dzieci. Rozmawiano na temat aktu 5 listopada 1916 roku. Zaczęto mówić o urwaniach, ofiarach z dzieci i rytualnych morderstw. Właśnie niemiecki gubernator von Besseler zwołał konferencję prasową. Choć zatrzymano i aresztowano setki podejrzanych w zakrojonym na wielką skalę śledztwie FBI, okazało się, że te oskarżenia są bezpodstawne. Ogłoszenie aktu 5 listopada, deklaracja patriotyczna, ale deklaracje nie zastąpią nam niepodległej Polski. Wondo, straszną cechą ludzkiej natury jest skłonność do popadania w histerię. Znamy to z różnych epok historycznych. Dziś widać to wyjątkowo jaskrawo, gdyż potężnym narzędziem wzbudzania histerii są mass media. Efektem tego czynu było odzyskanie niepodległości. Skoro członkowie sekt satanistycznych nie wierzą w nadprzyrodzonego diabła i nie modlą się do szatana, czym właściwie jest diabeł? Dodał też, że niepodległość naszego kraju według niektórych satanistów jest on duchem zmian. Wielu Polaków. Wielu ludzi przeraża określenie satanizm. Uważają satanistów za ludzi złych, choć ci na pozór nie różnią się od innych. Dla mnie satanizm to sprzeciw i równowaga. Alternatywne myślenie, gra w adwokata diabła. Nie ma dobra i zła. Dla myszy kot jest zębatym potworem. Dla hodowcy jest stworzeniem boskim. Tworzymy własną rzeczywistość. Oto idea satanizmu. Samodzielnego państwa z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Jednak nie określał on. Sondaże wykazują, że połowa Amerykanów wierzy w istnienie diabła. Jutro potrwa dwudniowa konferencja Państwo Polskie, a Polonia. Nawet niewierzący instynktownie wyróżniają w świecie dobro i zło, zgodnie z zaratusztwiańskim dualizmem. Solidarni 2010 we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Najnowsze wydarzenia umocniły to przekonanie. Nowa polityka historyczna współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. We wrześniu 2001 roku ataki terrorystów na wieżę Światowego Centrum Handlu do głębi wstrząsnęły Amerykanami. Wielu sądziło, że rozpoczęła się ofensywa sił zła. Łatwo było uwierzyć w zmagania dobra ze złem. Zatroskane o sprawy polskie, a nie tylko stwarzają takie pozory. Według amerykańskiego rządu i znacznej części Amerykanów ataku tym nie chodziło tylko o politykę. Chodziło o to, aby dopuścić do głosu tych, którzy rzeczywiście o tę Polskę się troszczą. Profesor Andrzej Nowak, który miał wykład poznaliśmy niekwestionowaną prawdę. Szatan istnieje i trzeba z nim walczyć. Z połączenia działaczy polonijnych z... Jesteście z nami lub przeciwko nam. Jeśli przeciwko nam, to na pewno współdziałacie z szatanem. A rozproszonymi po świecie Polakami, Reagan mówił o imperium zła, Bush mówił o osi zła. Klasyczny, stary dualizm diaspory, jak i lepszego miejsca Polski w świecie, jak wzajemnie. Po 11 września prezydent Bush powierzył zadanie schwytania Osama Bin Ladena generałowi Williamowi G. Boykinowi. Uwagę na rolę kościoła katolickiego w życiu. Jednak według generała prawdziwym wrogiem Ameryki nie jest Bin Laden. Ze słów tego wojskowego wynika, że jest nim niejaki szatan. Na tym polu są nie do przecenienia. Dziękując za docenianie roli kościoła w życiu Polonii, prowadzona od 2001 roku przez Stany Zjednoczone i inne państwa wojna z terrorem przypomina wojnę z szatanem sprzed 400 lat. Aresztowania bez procesów, tajne przesłuchania, anonimowe donosy, tortury. Podkreślił w nim, że Polonia ma w ten sam sposób usprawiedliwia się złe traktowanie, pozbawienie praw i torturowanie domniemanego wroga. Musimy stanowczo walczyć o polskie interesy i odpowiadający prawdzie wizerunek naszej ojczyzny poza jej granicami. W międzynarodowej polityce liczy się gdy ktoś walczy z szatanem, zaczyna zamieniać się w tego szatana, z którym walczy. Jeżeli my sami tego nie uczynimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Więcej.
Podobieństwo do historycznych krucjat przeciwko heretykom jest rzeczywiście uderzające. Żołnierze wierzą, że na polu bitwy nie walczą po prostu z nieprzyjacielem, ale z prawdziwym diabłem. Przeciwko międzynarodowym korporacjom i usuwaniu internetowych profili narodowców protestowały środowiska narodowe w Warszawie. Przed polskim biurem gdy w listopadzie 2004 roku amerykańska armia przepuściła wielki szturm na Faludże, podpułkownik Garrett Brandle wyraźnie określił, kim jest wróg. Pikietujących byli posłowie klubu Kukiz 15, liderzy ruchu narodowego. Wróg ma twarz, nazywa się Szatan, mieszka w Faludży, zniszczymy go. Zdaniem posła Roberta Winnickiego, prezesa Rady Bretnie, mity, poezja byłyby świetną zabawą, gdyby nie wyrządziły tak wiele zła. Dlatego, że ten wymysł człowieka mści się na nas, gdyż uprawia do wzajemnych okrucieństw. Należy się zastanowić, czy walczymy diabelskimi metodami, bo one nie pomogą nam ani zamknąć piekła, ani pozbyć się szatana. Pod hasłem, bałamutnym hasłem walki z mową nienawiści. Według Winnickiego ten portal społecznościowy jest środkiem przekazu i powinny obowiązywać go przepisy dotyczące mediów. Facebook łamie polską konstytucję dotyczącą wolności słowa, łamie polskie przepisy dotyczące prawa prasowego. Jest oczywiście medium nowego typu, jeśli 11 milionów Polaków wersja polska, studio publiczne, tekst Dariusz Makulski, konsultacja Beata Krudzińska, czerpie podstawowe informacje, są wiedzą o świecie z Facebooka, to oczywiście Facebook jest jednym z najpotężniejszych mediów w Polsce. Czy jest tak zdefiniowane, czy nie jest tak? I był zdecydowany, by użyć go do swoich celów. Zablokowanie facebookowych profili Marszu Niepodległości i kilku posłów liderów ruchu narodowego. Praktycznie każdy na ziemi, bez względu na wyznanie lub narodowość, dostrzega, że istnieje zaciekła walka w świecie wokół nas pomiędzy siłami dobra i zła. Potężne zmagania pomiędzy światłością i ciemnością, prawdą i fałszem, zniewoleniem i wolnością, sprawiedliwością i nieprawością i w końcu pomiędzy życiem i śmiercią. Jest porozumienie z zarządem. Jaka historia kryje się za tym rażącym paradoksem? Wiele religii, a także Biblia naucza, że poza zasłoną trzech wymiarów naszego fizycznego świata, który widzimy, istnieje inny, realny, duchowy. W tej niewidzialnej sferze, która nas otacza, dostrzegamy potężną i zaciekłą walkę pomiędzy największym bohaterem sprawiedliwości a absolutnym wcieleniem zła. Podstawowym pytaniem jest, kim są owi rywali oraz jak, gdzie i kiedy ten kosmiczny konflikt miał swój początek. To największa tajemnica wieków i najbardziej zdumiewająca, prawdziwa historia kiedykolwiek opowiedziana. Ten kryzys dotyczy dziś każdej osoby na Ziemi. Tak, każdej osoby. Zdaniem prezesa Łucznika Adama Suligi jeszcze w tym roku strony powrócą do rozmów o pieniądzach. Kosmiczny konflikt, pochodzenie zawodowe chcieliby uzyskać nagrodę jednorazową na koniec roku. Oczywiście nie muszę mówić, że chcą jak największą, ale to każdy pracownik chce dostać jak najwięcej pieniędzy. To jest normalne. Rozdział pierwszy. Upadek Lucyfera. Prokuratura rejonowa w Starachowicach wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie wydarzeń w tamtejszym szpitalu, do których doszło 1 listopada. Po pomoc zgłosiła się wówczas pani Izabela, która będąc w 8 miesiącu ciąży, przestała wyczuwać ruchy swojego dziecka. Po zbadaniu pacjentki lekarze stwierdzili zgon dziecka, a pani Izabela twierdzi, że nie otrzymała należytej opieki i pomimo ogromnego bólu lekarze odmówili podania środków znieczulających albo przyspieszających port. Mąż co 10 minut biegał i prosił o pomoc, co chwilę mówił, że mi wodę odeszły, że już mam skurcze już parte i żeby ktoś przyszedł, żeby cokolwiek, bo to siostra stwierdziła, że ma lekarza powiadamia, a lekarz nie przychodzi, bo ona bez lekarza nie może mi nic pomóc. I w sumie zostawili same sobie. Poszło do poroku, bo jest jedyna, na drugim na podłodze urodziła. Dziecko leżało na podłodze, bo ja nie wiedziałam, czy ja mogę ją wziąć, bo zawsze jest nadzieja, że to dziecko żyje, prawda? Jednak coś, może się pomylili. Historia ludzkości przepełniona jest obrazami wojny. A każda istota doświadczyła konfliktu. Aby zrozumieć pochodzenie zła, musimy cofnąć się w czasie do pierwszej wojny we wszechświecie. Bowiem walka ta nie rozegrała się na ziemi. W niebie rozpoczęła się wojna.
Nawet słowa wojna w niebie brzmią jak skrajny paradoks. To dla nas niewyobrażalne, że w niebie pomiędzy doskonałymi Bożymi stworzeniami mogły zaistnieć spory i walka. Co mogło spowodować ten niebiański konflikt? Na szczęście starożytna księga zwana Biblią daje nam dość szczegółów, byśmy mogli odczytać tę zdumiewającą historię. Pomimo tragizmu, jest to również niezwykle poruszająca historia miłosna, która przewija się przez wieki, a dotyczy zarówno ciebie, jak i oraz każdej istoty ludzkiej żyjącej na Ziemi. Już postępowanie z urzędu. Historia, o której mowa, rozpoczęła się dawno temu, w samej stolicy Wszechświata, zwanej Niebo, wypełnionej aniołami z radością wykonującymi wolę Bożą. Jak urodzenie matkiego płodu w szpitalu w Starachowicach, natomiast będziemy badać wszelkie okoliczności. Pod sprawiedliwymi rządami miłującego Stwórcy całe niebo cieszyło się z życia w szczęściu i błogości. Intensywne czynności wykonywane przez policję, a nadzorowane przez prokuratora. Niebo dowiodło, że jest cudownym, spokojnym i radosnym miejscem. Co ciekawe, lecznicy... By wypełniać Boże polecenie przez ocean niezliczonych, usłużnych duchów, zwanych serafinami i cherubinami, lub bardziej powchszechnie znanych jako aniołowie. Te potężne, inteligentne stworzenia odnajdywały największą radość w wykonywaniu zadań wszechmocnych. Bóg stworzył także jednego wyjątkowego anioła, który służył jako lider całego niebieskiego zgromadzenia. Biblia mówi nam, że jego imię było Lucyfer, co oznacza niosące światło. Ten cherub był najwspanialszą istotą stworzoną przez Boga i otrzymał pozycję najbliższą tronu Bożego w niebiańskiej hierarchii. Zadaniem Lucyfera było przekazywanie oświecenia i mądrości przejawionej Bożej woli do wiadomości reszty aniołów. Lucyfer był najwspanialszą stworzoną przez Boga istotą. Był urzekająco przystojny, był obdarzony nadzwyczajnymi zdolnościami przywództwa i organizacji. Wśród aniołów był mocno uwielbiany, szanowany i kochany jako przyjaciel. Mimo to Bóg przewidział tragedię już wtedy, gdy Lucyfer został wprowadzony do Królestwa Świętego. Zmniejsza zdrowa dieta i aktywność fizyczna konieczne są też. Pełen mądrości, niezrównanie piękna okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Jako wielkiego cheruba opiekuna ustanowiłem cię na świętej górze Bożej. Piłkę nożną i poprawa stanu aktywności fizycznej społeczeństwa. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Celów władz Polskiego Związku. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Pozostał Zbigniew Boniek. Kiedy Lucyfer zaczął zauważać swoje własne piękno i moc, jego serce zaczęło się stopniowo zmieniać. Odwrócił swoją uwagę i miłość od Boga i skierował je na siebie samego. Jak i dlaczego nasiona rebelii zaczęły kiełkować w jego sercu? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiedział. Jednakże prorok Izajasz daje nam wgląd w myśli Lucyfera. Polski Związek Piłki Nożnej liczy, że... O jakżeż spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: stąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Chcielibyśmy pojechać do Rosji. Wstąpię na szczyt obłoków, zrównam się z najwyższym. Na te mistrzostwa, czy te od razu, czy za 4 lata, to jest nasz plan minimum. Natomiast no, ambicje rosną, mamy ambitnych piłkarzy, ambitne Lucyfer stopniowo zaczął pożądać potęgi Boga, ale nie jego charakteru. Myśląc o swoich wyjątkowych zdolnościach i pięknie, pozwoliłby nowotworowe zalążki dumy i samouwielbienia zajęły jego umysł. Niezadowolenie i zazdrość ostatecznie doprowadziły go do pogwałcenia świętego prawa Bożego oraz do buntu przeciw jego rządom. Musimy się tu na chwilę zatrzymać, aby coś wyjaśnić. Na początku Bóg ustanowił prawa fizyki, by rządziły materialnym światem, w którym żyjemy. Bez tych naturalnych praw wszechświat pogrążyłby się w chaosie. W taki sam sposób Boże moralne prawo zawsze zapewniały bezpieczeństwo i stabilność w kosmosie. Niektórzy sądzą, iż 10 przykazań nie istniało, dopóki Pan Bóg nie przekazał ich Mojżeszowi na górze Synaj. Ale Pisma uczą nas, że zasady Bożego prawa istniały od wieczności, gdyż są one fundamentem niebieskiego Królestwa Miłości. Wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości.
Dziesięcioro przykazań są odzwierciedleniem Bożego charakteru, pełnego miłości. Pierwsze cztery przykazania opisują, kim Bóg jest, Jego moc, zasięg oraz władzę. Pozostałe sześć opisują, jaki Bóg jest, Jego uczciwość, czystość oraz wierność. Wszystkie te cechy zawsze były prawdą i zawsze nią pozostaną. Teraz, po raz pierwszy w historii wieczności, Lucyfer zaczął zakłócać te doskonałe prawa. Lucyfer wiedział, że chcąc mieć moc i pozycję Boga, potrzebował wsparcia. Zabrał się więc do pracy. Rozpoczął przebiegle krążyć wśród innych aniołów, siejąc nasiona wątpliwości oraz niezadowolenia z Bożego przyjemstwa. W tym samym czasie zaczął subtelnie podkreślać swoje zalety. Informował, iż Bóg nadużywał swojej boskiej mocy, a Boże prawo ograniczało prawdziwą wolność i szczęście wszystkich stworzeń. Z jego bystrym rozumowaniem i niezrównanymi umiejętnościami wpływu, Lucyfer przekonał ogromną liczbę aniołów, by dołączyła się do jego buntu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że w czasie szczytu przyjęto... Być może zastanawiasz się, jak tak wielka liczba inteligentnych aniołów dała się nabrać temu oszustowi. Ale pamiętaj, że aż do tej chwili żaden anioł nigdy wcześniej nie słyszał kłamstw. A w tym wczesnym stadium buntu aniołowie nie zdawali sobie sprawy, jak obsesyjnie Lucyfer pożądał pozycji Boga. Nie wiedzieli, że mógłby posunąć się do torturowania i zabicia Syna Bożego na krzyżu, próbując zająć jego tron. Wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Zadziwiające, ale Lucyfer myślał, że może zataić swój prawdziwy cel przed Bogiem. Blokowania profili o charakterze narodowym mógł złamać prawo. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. Naruszających standardy społeczności w zakresie mowy nienawiści. Nie pomyślcie sobie, że bunt Lucyfera zaskoczył Boga. Lub działo się coś poza jego wiedzą. Pan Bóg wie wszystko, zna nawet myśli swoich stworzeń. Doskonale rozumiał, co dzieje się w umyśle Lucyfera i w swym miłosierdziu ostrzegł zbłąkanego anioła przed niebezpieczeństwem. Jednak ostatecznie duma i samouwielbienie nie pozwoliły Lucyferowi na skruchę. Wybrał zatem otwarty bunt przeciwko Bogu, zamiast okazać posłuszeństwo. Niektórzy pytają, czy to oznacza, że Bóg stworzył... O 200 złotych brutto. Nie, jedynie tyle, że stworzył Lucyfera, dając mu możliwość wyboru. Widzicie, wolność wyboru to wspaniała sprawa, ale niesie za sobą wielkie niebezpieczeństwo, włączając ryzyko buntu oraz możliwość odrzucenia Bożej miłości. Prawdziwa miłość nie może być zaprogramowana ani narzucona siłą. Musi być ofiarowana dobrowolnie. Na przykład, bez względu na to, jak malutki jest ten elektroniczny piesek, nigdy nie będzie w stanie mnie pokochać. Mogę sprawić, by wyglądał, jakby mnie kochał, ale on tylko wykonuje wcześniej zaprogramowane czynności. Nie ma wyboru. Z drugiej strony, ta mała istota jest naprawdę szczęśliwa, gdy mnie widzi. On zdecydował okazać mi swoje uczucia, a z upływem czasu nasze relacje wzmocnią się, jeśli będę go kochał i dbał o niego. W ten sam sposób Bóg miłości pragnie jedynie autentycznej miłości swoich inteligentnych stworzeń. By tak się stało, muszą mieć wolny wybór. Bunt Lucyfera jest największym dowodem, że on prawdziwie miał taką wolność. W tym momencie nasuwa się główne pytanie. Jak Bóg zareaguje na ten kryzys? Jak potraktuje Lucyfera i miliony aniołów, którzy dołączyli do jego buntu? Wielu zastanawia się, dlaczego Bóg natychmiast nie stłumił rebelii. Przecież mógł z łatwością unicestwić Lucyfera. Na przykład błyskawicą. Nie pozbawiła go szans na Biały Dom. Ale czy to naprawdę rozwiązałoby problem? Nie, wręcz przeciwnie. Nasiliłoby to wątpliwości i podejrzenia, które Lucyfer rozsiewał w umysłach aniołów. Pamiętam, Lucyfer, jak nikt inny, znał wewnętrzne funkcjonowanie Bożego rządu. Jego zniszczenie byłoby odebrane jako próba zatuszowania faktów, a lęk przed karą i miejsce miłości stałby się motywacją służenia Bogu. Pan w
swej mądrości wiedział, że najlepszym sposobem na ten kryzys będzie przyzwolenie, aby toczył się własnym torem. Był to jedyny sposób, by mieć pewność, że kolejny raz zło już nigdy nie powstanie. Pozwólcie jednemu i drugiemu rosnąć aż do żniwa, a podczas żniw powiem robotnikom: zbierzcie naprzód kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, potem zanieście pszenicę do mojego spichlerza. Przy powieści o pszenicy i kąkolu Jezus ilustruje, że czas wzrostu jest potrzebny roślinie, aby objawiła się jej prawdziwa natura. W swoim nieskończonym umyśle Bóg wiedział, że z czasem prawdziwy charakter Lucyfera zostanie zdemaskowany, a gorzki owoc jego buntu stanie się oczywisty dla wszystkich. Do tego momentu mieszkańcy wszechświata nie znali grzechu ani dokąd prowadzi. Ale to się miało zmienić, bo sami zobaczą jego okropną, autodestrukcyjną naturę. Trump wielokrotnie atakował większość grup. Ostatecznie mądrość i miłosierdzie Bożych rządów zostaną na zawsze oczyszczone z zarzutów, a wszechświat stanie się bezpieczny. Kiedy Lucyfer i jego sprzymierzeńcy wszczęli rebelię, Bóg wiedział, że tak długo, jak pozostaną w niebie, nie będzie pokoju. Granica musi być wyznaczona. Działanie przedsięwzięte, a buntownicy usunięci. Lucyfer i jego sprzymierzeńcy nigdy nie odeszli do dobrowolnej i pokojowej. Konsekwencją była wojna. To jest zatem polityka straty. Dlatego też widać ogromną mobilizację w społeczeństwach muzułmańskich. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca. Jest wiele grup zmęczonych polityką, republikanami czy elitami. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Biblia nie sprawozdaje dokładnie, jaka broń została użyta, ani jak długo trwała walka. To była wojna, jakiej oko żadnego śmiertelnika nie widziało. Apokalipsa w rozdziale 12, wierszu 4 mówi nam, że ostatecznie Lucyfer i 1/3 aniołów zostali usunięci z nieba. W Polsce możliwe jest, co wiele razy się zdarzało, rząd koalicyjny. W takiej sytuacji łatwiej jest nowemu ugrupowaniu zdobyć głosy. W Polsce, jeśli zdobędziesz 10% głosów, to wchodzisz do parlamentu. A jeśli zwycięska partia w tym samym wypadku dostanie 30% głosów, to masz szansę wejść do rządu. Ale co dalej? Lucyfer miał teraz miliony aniołów po swojej stronie, ale potrzebował tymczasowej siedziby, z której kontynuowałby bunt. Szybko, aż nazbyt szybko, wszechświat miał zrozumieć, jak bolesna i kosztowna jest zapłata za grzech. Ma pan rację. Wiele z takich osób na lewicy zagłosowało wojna na się nie skończyła. Ale to był dopiero początek. Lucyfer, niosący światło, stał się teraz szatanem, przeciwnikiem. Strategicznym. Koniec końców bowiem, jeśli tylko jedna osoba może zostać prezydentem, nieważne jest, czy trzeci kandydat pokona czwartego. Liczy się, kto będzie pierwszy, a kto drugi. Rozdział drugi. Myślę, że widać odbyt poparcia dla kandydatów niezależnych i wydaje mi się, że tak będzie dalej. Po wojnie w niebie szatan wraz z upadłymi aniołami został wygnany z dziedzińców. Przez pewien czas diabeł i jego demony przemierzali wszechświat. Na początku stworzył Bóg ziemię. Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo. Chodzi tutaj o tak zwany biały nacjonalizm. Trump jest popierany przede wszystkim przez białych wyborców bez wyższego wykształcenia. To zajmujący widok. Bóg tworzący zupełnie nowy świat, naszą własną planetę. Jeśli tak, to może się z każdym cudownym dniem tygodnia stworzenia coś nowego i spektakularnego pojawiało się na scenie. Trzeciego dnia Bóg przemówił i ziemia porosła piękną bunią roślinności. Rośliny były wszystkich kolorów, kształtów i rozmiarów. Piątego dnia świat był wypełniony olśniewającymi, egzotycznymi stworzeniami, które mogły wzbijać się ku niebu i poruszać się swobodnie w błękitach ludzkich. Niektóre mogły jedno i drugie. Szósty dzień był początkiem dla mnóstwa ogromnych i różnorodnych zwierząt lądowych. Od wielkiego słonia po malutkiego prędowca każdy znalazł swój dom na nowej planecie, żyjąc w harmonii z resztą stworzenia. I również szóstego dnia Bóg stworzył człowieka. Musisz być matką, by troszczyć się o sprawy, które dotyczą matek i potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. ...politykami i przekonuje ich do rozwiązań korzystnych dla rodzin i kobiet. Matki lobbują na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla rodzin, świadczeń socjalnych dla kobiet w ciąży i na urlopach macierzyńskich, wynagrodzenia kobiet czy zdrowej żywności w szkołach. Jak mówi Beth Messersmith, w amerykańskiej polityce kobiet jest zdecydowanie za mało. W Karolinie Północnej mniej niż 25% publicznych stanowisk jest obsadzonych przez kobiety. W 42 hrabstwach nie ma żadnej kobiety komisarza. Tymczasem 51% ludności w naszym stanie to kobiety. I to właśnie kobiety w rodzinach podejmują przecież najważniejsze decyzje. Matki mówią, że dla nich tegoroczna kampania jest szczególnie trudna. Dzieci często pytają w domach o brutalne słowa kandydatów usłyszane w mediach. Z kolei dzieci kolorowych imigrantów boją się, że ich rodziny mogą zostać wyrzucone z Ameryki, co zapowiadał Donald Trump. Jak donosi z Północnej Karoliny Wojciech Cegielski, co za wielki zaszczyt być uczynionym na podobieństwo Boga, posiadać wolną wolę i być samodzielnym istotą. Na początku człowiek nie był świadomy swojej miłości. Było tak, ponieważ przed popełnieniem grzechu był ubrany w chwałę i blask. Tymczasem w Chicago kampania wyborcza zeszła na drugi plan. W całym mieście trwa szaleństwo na punkcie... Bóg stworzył także idealną towarzyszkę dla Adama. Jego piękną żonę Ewę. Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Na specjalnie zorganizowanej z tej okazji paradzie zwycięzców było 5 milionów ludzi. Wśród nich nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Świętowanie rozpoczęło przyfarbowanie... Szczęśliwą parę umieścił we wspaniałym, nieskazitelnym ogrodzie, zaprojektowanym tak, aby przysparzać im jeszcze więcej radości. Adamowi, Ewie oraz innym stworzeniom na ziemi został również dany boski przywilej rozmnażania się na ich własny obraz. Było zamiarem Boga, by ludzkość rozwijała się i panowała nad tym doskonałym rajem. Nieustannie szczęśliwi i zdrowi pielęgnowali rośliny z Bożego ogrodu, radując się sympatią i towarzystwem wszystkich stworzeń będących pod opieką. Środowisko naszych pierwszych rodziców bardzo różniło się od dzisiejszego świata. Róże nie miały końców, owady nie gryzły, nie żądliły, a lwy i baranki łagodnie bawiły się razem. Ale najwspanialszym błogosławieństwem człowieka było życie w doskonałej harmonii ze Stwórcą. Każdego sądu w sprawie Brexitu spowoduje odpoczywali od swojej przyjemnej pracy, utrzymując bliską i pełną szczęśliwości społecznej z odwiedzającym Bogiem. To był cudowny i szczególny świat. I to szczęśliwe miejsce mogło trwać przez wieczność, gdyby tylko nasi pierwsi rodzice dowiedli swej wierności w jednej prostej próbie. Jeśli tak, to procedura parlamentarna pozwoliłaby posłom. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Ponieważ przeciwnik zatruł wszechświat swoim rebelium, Bóg widział potrzebę prostego sprawdzianu miłości i lojalności. Pamiętasz, dobrzy aniołowie właśnie widzieli 1/3 spośród ich przyjaciół wypędzonych z nieba podczas wojny. Jak mogli być pewni, że te nowe istoty nie staną po stronie Lucyfera, nie sprawią więcej kłopotów? Pan Bóg wyznaczył więc szczególne drzewo w ogrodzie Eden. Drzewo, którego owoce nie miały być spożywane pod groźbą śmierci. Znając ten prosty sprawdzian posłuszeństwa, Adam i Ewa okazaliby lojalność wobec Boga i wiarę w Jego słowa. Co więcej, był to test miłości. Oto dlaczego Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdział 14. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ale ktoś jeszcze wiedział o tym teście wiary i był zdecydowany, by użyć go do swoich celów. Szatan był bardzo zazdrosny o szczęście ludzi, cieszących się błogosławionym życiem, które on stracił. Ich szczęśliwa egzystencja skrajnie kontrastowała z jego własną, która teraz była pełna winy, grzechu i niedoli. W swym ciągłym rozpamiętywaniu urazy i złości nie mógł zostawić niewinnej pary w spokoju, gdyż grzech zawsze szuka sposobu, aby innych pociągnąć za sobą w dół. Ostrzelano 2000 rakiet typu i tak pewnego dnia, kiedy Ewa była zajęta swoją przyjemną pracą, została sama i podeszła niebezpiecznie blisko do zakazanego amunicji. Problemem jest użycie jej do wtedy szatan dostrzegł swoją szansę. Armia domaga się większego budżetu.
Zachowując węże jako swego swoistego medium, upadły anioł przemówił do Ewy z drzewa, chcąc wciągnąć ją w rozmowę. Jego czarujące słowa były starannie przemyślane, aby wzbudzić nieufność do Boga. Po kilku godzinach od uruchomienia specjalnej strony internetowej jeden z kryminalistów został złapany. Beata Płomecka. Na liście są mordercy, terroryści, gwałciciele, którzy na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jako Bóg, znający dobro i zło. Minister Sprawiedliwości zdecydował, by poprosić obywateli kiedy o pomoc. Kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były niemiłe oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. I on też jadła. Wprowadzono także dodatkowe zabezpieczenia przed atakiem. Ale gdy Ewa słuchała przyjemnego, jedwabistego głosu kościela, zaczęła poddawać w wątpliwość Boże Słowa. On skusił ją obietnicą dostępu do większej mocy mądrości. Wydało jej się to interesujące. Zresztą owoc najwidoczniej dał wężowi możliwość mówienia.